Coraz częściej spotykamy się z laleczkami, które mają wkładane oczy. Są one ładne, ale na przykład ich makijaż nam nie odpowiada. Możemy w łatwy sposób go zmienić albo poprawić. Moją modelką jest dziś Bracilas Cloeta Speleta. Najlepiej zabieg taki rozpocząć od wyciągnięcia oczek, wtedy w bezpieczny sposób możemy zmyć makijaż za pomocą zmywacza do paznokci. Możemy również spróbować zetrzeć makijaż za pomocą papieru ściernego drobnoziarnistego, oczywiście uważając na oczka. Możemy również zabezpieczyć oczy taśmą malarską i wtedy zmyć makijaż. Jest to metoda jednak bardzo ryzykowna, ponieważ zmywacz może dostać się pod taśmę i zniszczyć oczka. Jeżeli jednak w szale radosnej twórczości zapomnimy wyciągnąć, zabezpieczyć oczka lalki i stanie się z nimi coś strasznie, strasznie złego, nie panikuj, wszystko da się naprawić. Będziemy potrzebować wrzątek, papier ścierny P2500, pastę polerską oraz kawałek filcu. Na początek wkładamy głowę do wrzątku, głowę lalki oczywiście. Kiedy główka zmięknie, wyciągamy oczka. Uważajmy przy tym, żeby się nie sparzyć. O zgrozo, oto co uczyniłam, żeby wam pokazać ten zabieg. Bierzemy papier ścierny i dokładnie szlifujemy oczka lalki. Czasami łatwiej to robić, jeżeli zamoczymy oczko. Kiedy usuniemy już wszystkie nierówności, myjemy oczko, a następnie wcieramy w niego pastę polerską. Na sam koniec polerujemy filcem. To prawie jak pastowanie butów, kiedy wracacie z podwórka. Widzicie różnicę? To samo zrobimy z drugim oczkiem. Oczka wkładamy w ten sam sposób, w jaki je wydobyliśmy. Przed zrobieniem makijażu lalce zabezpieczcie oczka. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli podoba ci się mój filmik, wciśnij kciuka. Jeżeli masz jakieś sugestie, pomysły, zostaw komentarz. Buziaczki, pa, pa.